chciałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych. Trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą. Tuż po zmianie rządu. Rząd wykona niezbędne kroki i one nie są zbyt skomplikowane ani czasochłonne, żeby Europa zobaczyła, że praworządność wraca do Polski i pieniądze będą wypłacone. Jeśli to będzie mój rząd, wykonamy te kroki bardzo szybko, tak żeby jeszcze w grudniu mogły być możliwe pierwsze wypłaty.